Witam Cię bardzo serdecznie w pierwszej lekcji kursu dotyczącego zarządzania sobą w czasie. Pozwól, że poświęcę te kilka początkowych minut na to, żeby opowiedzieć Ci, o czym będzie ten kurs oraz przedstawić siebie jako autora oraz prowadzącego niniejszym kurs. W dzisiejszym świecie, gdy wszystko gna, a my gnamy wraz ze wszystkim, coraz trudniej jest znaleźć czas. Każda osoba chcąca nauczyć się czegoś nowego ma coraz mniej czasu, co generuje wiele problemów, stresu i stwarza konieczność popełniania wielu wyrzeczeń. Odpowiedzią na te problemy jest właśnie ten kurs. Jest to skrypt, który zawiera esencję zdobytej przeze mnie wiedzy z ponad 11-letniego procesu rozwoju zawodowego w wielu branżach. Od kiedy zacząłem studia zaoczne, musiałem nauczyć się, jak godzić je ze sobą, a także łączyć z pracą na etacie, nauką i innymi działalnościami zarobkowymi, no i oczywiście nie tracąc życia osobistego, ponieważ nie chciałem zrezygnować z żadnego z tych elementów. Z racji, iż tematyką tego kursu jest zarządzanie sobą w czasie, opracowałem go w taki sposób, aby jego przerobienie zajęło Ci mniej więcej 2 godziny. Pomyślisz sobie zapewne, że nie masz 2 godzin wolnego czasu. No cóż, kiedyś myślałem podobnie. Uważam jednak, że warto jest zainwestować te 2 chwile po to, aby nauczyć się oszczędzać dodatkowych 10 i więcej godzin tygodniowo. Czyż nie? W końcu czas i tak upłynie, a Ty albo pozyskasz tę wiedzę, albo nie. Podczas tego kursu poznasz praktyczne aspekty zarządzania sobą w czasie. Nauczysz się spostrzegać momenty, w których zaoszczędzony czas staje się dla Ciebie dostępny. Zostanie Ci przedstawione, jak oszczędzając 16 sekund każdego dnia, jesteś w stanie zaoszczędzać kilkanaście godzin rocznie. A takich czynności, przy których możesz zaoszczędzić kolejne sekundy, przekładające się później na godziny, jest w ciągu każdego dnia cała masa. Poznasz też trochę teorii, no bo i ona jest nieraz przydatna. Znając zasady, będziesz umiał wykorzystywać je w praktyce, tworzyć lepsze analizy czasu i stawać się coraz bardziej produktywnym. Do kogo jest adresowany ten kurs? Ten kurs jest skierowany przede wszystkim dla programistów, webdeveloperów i freelancerów, którzy działają w branży IT. Ale zasady rządzące zarządzaniem sobą w czasie są na tyle uniwersalne, że każda z grup zawodowych będzie mogła wykorzystać wiedzę zawartą w tym kursie. Każda z tych grup potrzebuje narzędzi do zarządzania czasem i swoimi projektami. Tych narzędzi dostarczam wraz z odpowiednią wiedzą skompensowaną w pigułkę. Kurs jest skierowany dla tych osób, które są zdeterminowane, by robić więcej w tym samym czasie. Jeśli czujesz, że marnujesz swój czas, jesteś zbyt mało wydajny, mógłbyś robić więcej w tym samym czasie, a jednocześnie nie wiesz, jak to zrobić, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie masz czasu czytać 10 książek, testować na sobie 10 rozwiązań, sprawdzać nowych narzędzi do optymalizacji czasu. No i spokojnie, nie musisz, zrobiłem to już za Ciebie. Czytałem i testowałem sam na sobie. Teraz przedstawiam Ci to w skondensowanej pigułce, tak abyś nie musiał tracić czasu. Po kursie będziesz potrafił lepiej organizować swój dzień pracy, nadawać priorytety zadaniom, lokalizować największy potencjał zarobkowy w prowadzonych przez siebie projektach. Poznasz narzędzia pomagające zarządzać czasem. Poznasz również narzędzia pomagające kompensować czas. Będziesz potrafić odgruzowywać swój czas, żeby móc poświęcać go na ważniejsze zadania. Poznasz narzędzia do szybszej nauki. Będziesz zdolny wykonywać więcej projektów w tym samym czasie. Będziesz pracował szybciej i wydajniej. Będziesz umieć unikać rozpraszaczy. I wiele, wiele więcej. Mam nadzieję, że kurs będzie Ci się podobał, że wyciągniesz z niego jak najwięcej wiedzy. Ja nazywam się Adrian Prościak i zapraszam Cię do wspólnej przygody związanej z optymalizacją i zarządzaniem czasem.